Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ostatnim wideo w tym roku. Dzisiejszy materiał będzie całkowicie inny niż wszystkie. Chciałbym podsumować ten rok, pokazać Wam co wyszło, a nad czym warto jeszcze popracować, jak również podzielę się z Wami moimi przemyśleniami w przeróżnych dziedzinach życia. Ten więc odcinek jest raczej dla tej nielicznej garstki widzów, która ogląda moje materiały regularnie i to właśnie Was, moi widzowie, chciałbym pozdrowić i podziękować Wam przede wszystkim na początku za ten rok. Na szczególne podziękowania zasługuje oczywiście pani Agnieszka, która, co tu dużo mówić, jest najwierniejszym widzem kanału Sprytny Pieniądz i zawsze zostawi komentarz z miłym słowem pod każdym materiałem. Mam nadzieję, że takich widzów w 2022 roku będę miał jak najwięcej. A teraz przejdźmy do podsumowania roku 2021. Rok ten pod wieloma względami był wyjątkowy. Chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na najważniejsze w mojej opinii kwestie. I tak, pierwszą z nich były kryptowaluty, które w 2021 roku dały zarobić kolosalne pieniądze każdemu, kto wsiadł do tego pociągu odpowiednio wcześnie. Muszę się Wam przyznać, że w tym roku byłem takim właśnie szczęśliwcem i udało mi się dość dobrze zainwestować w to aktywo. Aktywo, do którego podchodziłem z początku dość sceptycznie. Powiem Wam jednak, że rynek kryptowalut jest naprawdę dynamiczny, a wchodzą do niego często gęsto osoby, które o inwestowaniu nie mają bladego pojęcia. Wiele więc osób sparzyło się i sparzy na tym instrumencie, ponieważ jak wspomniałem już kilka razy, kryptowaluty to giełda na sterydach. W przyszłości wiążę jednak z tym aktywem spore nadzieje i po beście, jaka niechybnie nadejdzie na tym rynku, znów warto będzie przyglądać się kryptowalutom. Kolejną sprawą, która w 2021 roku była dla mnie sporym zaskoczeniem, to ogromny wzrost zainteresowania TikTokiem. Do tej pory hegemonem na rynku wideo był YouTube, ale w 2021 roku pojawił się nowy konkurent, który przyciąga coraz więcej młodych ludzi na swoją stronę. Krótkie, śmieszne wideo wypierają merytoryczne filmy z YouTube'a, na YouTubie więc rozpoczął się proces odpływu ludzi do TikToka, który najzwyczajniej w świecie podoba się bardziej. Doba ma 24 godziny, a stron w internecie stale przybywa. Ludzie więc zaczynają się rozpraszać i w mojej ocenie 2022 rok będzie rokiem, w którym to starsze pokolenie pozostanie na YouTubie, a młodzi popłyną do TikToka, zwłaszcza że ten serwis ewoluuje i już teraz udostępnia możliwość wgrywania 5-minutowych filmów, a kwestią czasu jest, kiedy ten limit zostanie wydłużony. Nie można również nie wspomnieć o tym, że 2021 był rokiem wysokiej inflacji i podnoszenia stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej w końcu się ocknęła i rozpoczęła proces podwyżki stóp procentowych. Niestety jest to bardzo zła wiadomość dla posiadaczy kredytów hipotecznych i już teraz muszą oni płacić miesięczną ratę wyższą nawet o kilkaset złotych. 2022 rok zapowiada się również nieciekawie, bo inflacja zostaje z nami na dłużej, a co za tym idzie, stopy procentowe również powędrują do góry. Jak długo utrzyma się ta sytuacja? Na chwilę obecną trudno powiedzieć. Rok 2021 był również dla mnie rokiem nawiązywania niezwykłych znajomości. Cały czas staram się rozwijać i na swojej drodze napotkałem Czarka, który jest mentorem afiliacji. Dzieli się on swoją wiedzą z innymi i uczy, jak zarabiać w internecie. Po wielu tygodniach znajomości z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest to mój dobry przyjaciel i wspólnie tworzymy nowe, ciekawe projekty, które dają zarobić całkiem fajne pieniądze w internecie. Coraz częściej zdarzają mi się dni, w których moje dzienne zarobki z różnych projektów przekraczają granicę 150, czasami nawet 200 zł i w 2022 roku na pewno będzie tylko lepiej. Ogólnie afiliacja jest jednym z najlepszych pomysłów na zarabianie w internecie. Jeżeli tylko chcecie spróbować swoich sił, zapraszam Was do wideo, które ukazało się właśnie o tutaj u góry ekranu. Znajdziecie tam wiele ciekawych informacji na temat afiliacji. Ponadto w 2021 roku postawiłem na rozwój swojej osoby na różnych płaszczyznach. Pierwszą było tworzenie stron internetowych do projektów, które tworzymy z Czarkiem i nauka pozycjonowania stron www. Teraz z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że potrafię tworzyć strony internetowe, optymalizować je i pozycjonować w wynikach wyszukiwania. Są to więc cenne umiejętności, które oczywiście wykorzystam w przyszłości.
Ponadto starałem się rozwijać również poprzez czytanie i słuchanie wartościowych książek czy też podcastów i niektórymi z nich dzieliłem się z Wami na kanale. Odkryciem tego roku była na pewno książka Sukcesy samouków Królowie Wielkiego Biznesu Andrzeja Moszczyńskiego, która dała mi masę wartości. Link do jej recenzji podsyłam Wam oczywiście tutaj u góry. Jeżeli chcecie, zapoznajcie się, ponieważ uważam, że jest to jedna z najlepszych książek, jakie możecie przeczytać. 2021 rok był również rokiem ciekawym dla kanału Sprytny Pieniądz, pomimo że wideo na kanale nie cieszą się aż tak wielką popularnością jak kiedyś, miałem kilka filmów, które radziły sobie bardzo dobrze. Pierwszym z nich był film o Wojciechu Cejrowskim, który zebrał ponad 120 tysięcy wyświetleń. Drugim odcinek o zarabianiu w internecie, który zebrał ponad 80 tysięcy wyświetleń. W 2021 roku postanowiłem publikować wideo, które były merytoryczne i związane stricte z finansami i pieniędzmi, stąd też mniejsze zainteresowanie moimi filmami. Tak jak jednak wspomniałem wcześniej, 2021 rok i lata kolejne będą nieustanną walką o widza. Nawet teraz, kiedy oglądacie ten materiał, inne filmy czy też wpisy na stronach konkurują o Waszą uwagę. Człowiek żyjący w dzisiejszych czasach jest wręcz rozchwytywany i bombardowany przez różnego rodzaju sygnały. Stąd też coraz więcej osób jest chronicznie zmęczonych i popada w różne choroby, również i te o naturze psychicznej. Cóż się jednak dziwić, skoro świat chce zrobić z nas ludzi z ADHD skaczących jak małpy, to z jednego portalu na drugi, skanujących treści bez większego namysłu i zapominających o tym, co działo się 5 minut temu. Niestety jest to smutna prawda, która coraz częściej staje się codziennością naszego życia. Podsumowując, rok 2021 był na pewno rokiem ciekawym i wiele się w nim wydarzyło. Mam nadzieję, że to, co robiłem i robię na kanale, daje Wam wartość. I jeżeli tak, to zapraszam Was serdecznie do pozostawienia komentarza z dobrym słowem. Jestem ciekaw, ile osób zobaczyło ten materiał do samego końca, więc jeżeli chcecie, zostawcie komentarz. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w przyszłym roku.